Michał. Darek. Michał. Słuchaj. Co tam? Chciałbym dzisiaj wprowadzić znowu jakiś taki trochę dla mnie trudny osobiście temat do naszej rozmowy merytorycznej, do naszego spotkania. Mianowicie dotyczy on czegoś takiego, co my w naszej szkole nazywamy moduł decyzja. Ale żeby tak to jakoś opowiedzieć, to po prostu chodzi o to, że myślę, że wszyscy sprzedawcy doskonale wiedzą, że jednym z, no na pewno jednym z najważniejszych elementów, które wpływają na to, czy się coś uda, czy się nie uda, jest dobre zdiagnozowanie tego, kto właściwie ma wpływ na te nasze decyzje. Kto ma wpływ, w jaki sposób to się będzie odbywało. Jeśli ja to wiem, to na pewno mam szansę być bardziej skuteczny. I to nie jest tak, że to tylko Sandler. To właśnie chciałem zapytać, czy mówisz z perspektywy Sandlera, czy również doświadczeń? Ja myślę, że w ogóle, no bo akurat u nas ten model jest w odpowiednim miejscu, momencie i ma określone pytania, ale powiedziałbym trochę szerzej, idea jest ważna. Myślę, że w wielu przypadkach istnieje takie myślenie. Hola, hola, stop, poczekaj drogi handlowcu, stój, prr, nie angażuj się tak bardzo, do momentu, nie będziesz, do którego nie będziesz pewny, jak wygląda struktura wpływów w tej organizacji, na kogo gramy, kto podejmie decyzje, kto je prawdopodobnie storpeduje, kto będzie twoim przyjacielem, kto będzie twoim wrogiem, jak najpierw, szczególnie jak mówimy o takim poziomie key account managera, czy takim wiesz, pracy z dużą organizacją, zbuduj sieć wpływów w organizacji, a potem działaj. Zgoda? Zgoda. Okej. Okay. I teraz jest taka sytuacja, że bardzo w wielu miejscach, także u nas, my mówimy tak, nie rób kroku, dopóki tego nie będziesz wiedział. Ale praktyka często handlowa jest taka, że ja nie mam z tyłu głowy tylu prospektów, że po prostu mogę sobie, dobra, tu poczekam, tam poczekam, tu poczekam, tam poczekam. Tylko jadę, jest przetarg i wiem, że idę na zająca. Albo jest jakaś organizacja, w której wiem, że dyrektor Kowalski ma z firmą konkurencyjną dobre relacje i w zasadzie ortodoksyjnie, gdybym traktował to wszystko, co wiem, to powinienem się zatrzymać, powiedzieć stop, nigdzie nie idę. Ale jednak to robię. Czy nie masz wrażenia, że to jest takie czcze gadanie z tym taką analizą, wiesz, wpływu, a potem działanie? Wiesz co, sam się nad tym wielokrotnie zastanawiałem, bo oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że nie było sytuacji, w których miałem taki trochę dyskomfort, że może jednak nie wszystko gdzieś tam wybadałem, ale jednak działam dalej, bo faktycznie jest parcie, bo już na przykład się zbliża koniec kwartału, bo zbliża się koniec roku, no więc jest liczba w budżecie, którą trzeba dowieść, no więc siłą rzeczy zaczynam działać trochę na oślep. Aczkolwiek mam z tym duży dyskomfort, tym bardziej, że parę razy zdarzyło mi się, i to nawet nie mówię już tak w czasach, że tak powiem, około sandlerowych, tylko jeszcze w przeszłości, wysypać o tego typu sytuacje, czyli krótko mówiąc, po prostu sprzedaż gdzieś mi umknęła, bo nie dotarłem do właściwego decydenta, albo inna sytuacja, gdzie nie uwzględniłem jakiegoś bardzo istotnego kryterium w całym tym procesie, czyli teoretycznie wiedziałem, z kim rozmawiać, siatka wpływów była, ale trochę zignorowałem znaczenie jednego człowieka i gdzieś pewne kryteria, którymi on się kierował, gdzieś mi umknęły. Czy jest coś takiego w tym w ogóle analizie procesu decyzyjnego, co ty uważasz za szczególnie ważne w procesie sprzedaży? Nawet jeżeli miałbyś nawiązać do Sandlera. Co jest dla ciebie, bo my jakby o tym rozmawiamy, o takiej uważności na proces decyzyjny. Co jest według ciebie tutaj kluczem? Czego nie możesz pominąć, bo okej, ja mogę pójść na zająca na przykład, czyli gdzieś w ciemno albo w przegraną z pełną świadomością i konsekwencjami, że tak może być, ale jeśli mam naprawdę ochotę wygrać, to nawet jakby, że skały srały, to ja zanim coś zrobię, na pewno zbadam, nie wiem, nie zbadam, pogadam, nie pogadam, co zrobię w tym procesie decyzyjnym. Znaczy, wiesz co, ja mam takie podejście, że nawet jeżeli czuję, że czy tak powiem, dobrą robotę wykonałem u jednego decydenta i widzę, że tam żre temat, że praktycznie jestem bardzo blisko już do pięcia tematu sprzedażowego, to jednak nauczony tymi złymi doświadczeniami zadaję trochę pytań kontrolnych. Ja nie mówię, że one są od razu jakieś mega genialne i gwarantują mi, że sukces będzie, ale trochę właśnie te pytania w stylu, kto jeszcze będzie na przykład u Państwa miał wpływ na tą decyzję, czy możemy jednocześnie spodziewać się czegoś takiego, że gdzieś na jakimś dalszym etapie tego procesu decyzyjnego to z jakiegoś powodu będzie zastopowane, bo... I chodzi mi o to, żeby nawet trochę otworzyć ten dialog z klientem, bo ja dzięki temu być może dowiem się kilku innych, kolejnych, ciekawych, istotnych rzeczy, dzięki którym tego błędu, który popełniłem ileś tam lat temu, nie popełnię po raz kolejny.